Hej, cześć, witajcie w drugim odcinku z Norland, gdzie gramy sobie na streamie na Twitchu, więc wbijajcie, followujcie na Twitchu, oczywiście też, jeśli film wam się podoba, zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, a my co, przechodzimy do rozgrywki. Aktualnie trwa noc, więc za wiele się dziać nie będzie, nasz król, który jest jeszcze ranny, 5 godzin jeszcze, Velomir, nasz król, jego brat, który dogadał nam z Doliną Pyłu ofertę handlową i będziemy sprzedawać Pimber. Automatyczny handel. No dobra, może zobaczymy sobie jak to, bo to o 11 każdego dnia, z tego co pamiętam, więc miejmy nadzieję, że wyprodukujemy ten Pimber. No i Polia, czyli żona naszego króla Velomira, jest inteligentna i ona nam studiuje księgi. Velomir zaczął dużo wcześniej pole chmielu i piwa opracowywać, zrobił 2%, więc jest dwa głupie jak but. A Polia już studiuje księgę, a już nam wystudiowała świątynię, więc jest mega, super, turbo fajna. No i budujemy też dom lorda dla biskupa, który jest aktualnie bezdomny i śpi w naszej siedzibie głównej, gdzie jest syf, jak widzę. No, tu jest ten. Ta skrzynka. Jak się dało, to mi to zlutował, bo ja to lubię sobie takie rzeczy lutować, wejść, wytrychem. Ale dobra. 7 rano. Gdzie jest... Ty cały czas ty dogadujesz jeszcze? Chyba na to wychodzi, że tak. No, obyśmy ten Bimber zdążyli wyprodukować, bo musimy go sprzedać po naprawdę dobrej cenie. Pora nam msza. Nasz biskup będzie ją odprawiał. Naszego brata nie ma, wiadomo. Ale ciekawy ten kult. Dość. Pucio chędza, pucio chędza. Dobra, dobra. I wszyscy do obowiązków. Wszyscy macie polecenia wydane na 2 dni jeszcze, więc super. Ty cały czas jesteś tutaj. Pytanie tylko, co ty dokładnie... Ten lord wraca do domu. Ale czy on jeszcze to negocjuje? Nie do końca tego to wiem. A, bo wy w jednym miejscu po prostu studiujecie. No, ale to tak wygląda to dziwnie. Myślę, że oni mogą różne rzeczy robić. Ten już wypity z rana. Nieźle. Ale dobrze, nie studiuję tą kopalnię, więc sobie postawimy wtedy tą kopalnię. Ona będzie stosunkowo blisko. Zaczniemy wydobywać żelazo, które będzie drogie. Bo nasz brat to przewidział, że będzie cena większa. Nowa sekta heretyków w północnych lasach. Podróżnicy i kupcy twierdzą, że pośród dzikich plemion północnego zachodu rozwija się nowa sekta. Niektórzy twierdzą, że to niedobitki heretyków zwanymi kainitami, a inni szerzą plotki o ofiarach z ludzi. W każdym razie inkwizycja postanowiła wysłać misję zwiadowczą, żeby rozpoznać zagrożenie i w razie czego zawczasu stłamsić potencjalną herezję. Dobrze, nie chcemy tutaj herezji. Wstyd za grzechy. Okrutny żart. I ty już wracasz, prawda? I właśnie jest 11. Ale jeszcze nie... Nie możemy tego sprzedać. Brak aktywnych mów handlowych. On chyba dopiero to dogaduje. Ale wracasz, więc wyspowiadasz się, mój drogi. I twój... A teraz nie mogę zajrzeć do twojego nastroju. Czy my coś możemy sensownego sobie tutaj teraz zbudować? Co jest w stroju? Posąg, oświetlenie, rośliny. I to jest za free, ej, to fa... Ja ten kult, ta wiara to jest taki... Chyba bardzo mroczny. Ale takie oświetlenie byłoby spoko zbudować. Tylko szkoda, że nie można tego obracać jakby, no nie? Fajnie byłoby drogę postawić. Tylko, że to kosztuje pieniądze, a te pieniądze się mogą przydać i wtedy ten wystrój robić. Sztandar kamienny łuk. Ej, no, o, taki kamienny łuk przed wejściem, ty. To byłby fajne. Ale dobra, to na spokojnie sobie ogarniemy. Za którymś razem. Ten jest zadowolony. Wy macie coś wam się nastroje popsuły. Lekki głód. Agnostycyzm i lekkie zmęczenie. Przecież nie wiem, czy dzień zaczął. Lekka samotność, lekkie zmęczenie. Lekka samotność, mało fanatyków. No, wiesz, jakby... Dopiero do nas przybyłeś, więc podejrzewam, że ta liczba fanatyków z czasem zwiększy się. I oni studiują świetnie.
No, tylko Welomirowi idzie zdecydowanie za wolno. Ona już zdążyła postudiować tą kopalnię i 30 godzin. Oby zdążyła coś jeszcze poza tą kopalnią. Potem jak będzie w ciąży, no to nie będzie w stanie chodzić tak naprawdę. I jeśli w takim razie możemy coś zrobić, to przestawmy ten dom. Czy przesuniemy go? I powrócił do prowincji. Dobra, i czy ty możesz uwieć poślub, spędzić wspólnie czas biskup? To też kosztuje święte pierścienie, a ten żart w sumie sam zniknie za 50 godzin. No to w takim razie to nie jest problem. I czy my mamy tą umowę handlową? To jest dość troszkę nieczytelne. Troszeczkę nieczytelne. Ale miał dogadać ten handel, a ja go nie widzę. No to niezbyt dobrze. Statystyki dnia. Chłopi odeszli. Często nagadów na myśl. Lekki głód, lekkie zmęczenie. Aha, i w sumie to tyle. Nic stricte jakoś bardzo się nie dzieje. Bimber plus 13. Ta kopalnia zaraz będzie, więc świetnie. I teraz pytanie. Właśnie, sobie przyjrzyjmy jeszcze budynki. Tartek, zielarz, produkcja, gorzelnia, rynek, skład, ołtarz, melina. Może byśmy... A, to też kosztuje żelazo. Aregnom Lorda. Drogi. Bo ja nie mam dalej jeszcze domu chłopskiego. Muszę go wybadać. Może w następnej kolejności po zrobieniu tej kopalni. Czy postawił? To chyba nie działa. Albo nie wiem, budynek musi być opuszczony. Ale no dobrze, trzeba będzie zwracać uwagę, jak te budynki są stawiane, żeby to wszystko było w miarę równo. Dobra, ta kopalnia. Miejmy nadzieję, że ona to skończy. Tak, kopalnia została ukończona. Świetnie. I daj mi wiedzę i chyba dom chłopski. Naucz się. Polia. Dawaj. Od razu, a my zaczynamy stawiać kopalnię. 50 sztuk drewna to nas będzie tylko kosztować. No fajnie byłoby to ulepszyć, ale dopiero musimy zacząć produkować żelazo, żeby nie wyjść, nie być gołymi z tego żelaza całkowicie. Patrzę, czy jeszcze jakieś pól nie mamy, ale to chyba jedyne pola, jakie mamy, to troszkę... Nie, tu są jeszcze, ale bardzo daleko. Dość spory tu jest teren. A tu są jakieś zwierzęta. Wilk. Pracownicy nie otrzymali dzisiaj poleceń. Polia i Wlomy wspierają się dzisiaj w schadzkę. Alibę płaszczy się przed Welomirem. Polia wyśmiewa Alibę. Aha, czyli... Nie, nie masz złych relacji, ale odmieniono schadzki. Zrelaksuj się. No dobra, już jesteś w ciąży, ale niech będzie. Ty masz zagrzewki, lekka samotność, lekkie zmęczenie. Trzeba być znaleziony. Umiarkowane zmęczenie. Panie, ty prawie nic nie robisz. A my zaraz... właśnie. Dawaj. I można by to ulepszyć za 80 drewna. Czy od razu to ulepszamy? Ulepsz to od razu, tak. Ulepsz to od razu, żeby wydobywać tego żelaza jak najwięcej. Tu też nasza jedyna możliwa kopalnia jest, z tego co widziałem. I przybyła karawana. I jest... Nur... Korturma. Ale to jest kobieta? Tak, to jest... Tak. Nie, to jest facet, to jest... Przecież widzę tu... I w czym ty byłbyś dobry? Inteligencja nauczanie. Ej, 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 to nie. On by nie był głupi w sumie, szczerze.
Więc chyba go weźmiemy i mieszkanie, bo ona niedługo będziemy szybciej technologię opracowywać. To jest bardzo przyjemne, tylko właśnie. Tu jeszcze nikt nie pracuje, ale zaraz będą. Wolny rod, przybyła święta karawana. Tak. Z tą karawaną również sprawdźmy sobie, co ona ma do zaoferowania. Mają niewolników, ale ja tych niewolników nie mogę jakby nic z nimi za bardzo robić. Warsztat. To byłoby dobre. Mielarz, szafot. Pole brukwi, wydajność większa. Aromatyczne piwo. Poprawne nawożenie. Pole chmielu, wydajność. Zastanawiam się nad tym mielarzem. Pytanie, czy mogę coś sprzedać? No mógłbym niby żelazo, żeby zniwelować tą stówkę, co mam zapłacić. Bo bimbru raczej nie będę sprzedawał, ewentualnie mógłbym troszkę drzewa sprzedać, żeby mniej zapłacić za dyszkę, tą księgę byśmy kupili. Więc git. Tu zaraz powinniście pracować, chyba, prawda? Do miejsca pracy kalkulacje, okej. Goldzik się niby na minus, wolno właśnie na nowy poziom inteligencji. Jakim cudem ty to zrobiłeś? Powiedz ty mi. A, bo opracowujesz pole chmielu i piwa, a Polia nic nie robi. Gdzie jest Polia? Czy Polia już nie może chodzić i ona będzie rodzić? Utrata mobilności, ona rodzi za 20 godzin, czyli 20 godzin nic nie może robić. Czyli chyba stawiamy mieszkanie, stawiamy dom lorda i postawimy ten dom lorda obok domu naszego biskupa. I żebyśmy zaraz to żelazo wydobywali, bo będzie delikatny problem. Zatrudnij lorda. 5 tych świętych pierścieni, żeby go zrekrutować. A teraz już zapłaty przechowa kościół, żeby dopilnować uczciwości obu stron. Dobra. Weźmiemy go. On też 30 lat. Może będziemy go mogli wydać za mąż. Będzie żonka. Czemu nikt tego nie buduje? To jest moje pytanie. Lekkie zmęczenie, albo już jest w sumie 23. Raport gospodarczy. Wolny lord został wynajęty na 10 dni. Świetnie. Raport gospodarczy. Stan złota plus 29. A czy ja mam tą umowę? No chyba nie mam tej umowy. Sprzedane towary 160 praktycznie. Brak poleceń kopalnia. Zbyt zainwestowano w gospodarkę 230. Ok. I mamy tego wolnego lorda. I powiedz mi, panie kolego, ja bym ci zarzucił, żebyś może pole żyta i młyn opracował. Więc pracujemy nad trzema technologiami naraz, więc świetnie. Po co ty tu przyszedłeś? Od jutra powinna wyruszyć ta kopalnia. Wycięte lasy 2%, żywność gleby 100%. Kopalnia 0 na 10, kopalnia nie zbudowano. Jedzenie, picie 15, tak, no bo wydałem. Zasoby na wyposażeniu. Okej. Ale tego handlu nie ma. Chyba my go wyślemy jeszcze raz, żeby tam ten handel podpisał, bo nie wiem czemu. Chyba że od dzisiaj dopiero będzie. Dobra, ty masz 13, on ma 15, a czyli masz jakby swoje pierścienie. Nie ma mieszkania, wiem, pracujemy nad tym, spokojnie. Spokojnie. I musimy z nim poprawić relacje, prawda? Żeby on u nas został. Społeczny. Spędzaj wspólny czas. Ty masz duże maniery. Takie kiepskie, ale byś może z nim spędził, chyba że
Poluj na żerowilka może, ale nie, on jest potrzebny. Spędzaj wspólnie z nim czas. Welomir. Welomir będzie z nim wspólnie spędzał czas, żeby poprawić swoje relacje, żeby on tu na pewno został. Polia, z Poli już nie ma pożytku. Ona studiowała nad domem chłopskim, no ale już będzie rodzić, więc będziemy mieć Bobaska. Oni spędzają czas. I mamy poranną modlitwę. A oni gdzieś. Sen imperatora. Dzisiejszym oczom okazał się ostatni imperator Maksymilian. Kochający lud mnie zdradził, porzucił nauki świętej Zofii, aby zgarnąć szkarłatny tron. Twoją rodziną są moi następcy, a przeznaczeniem rzucić wyznawanie kościołowi, odzyskać moją twierdzę i ustanowić nowe imperium. Najpierw muszę się jednak zjednoczyć Norland słowem lub mieczem. Zdaje się, że znalazłem przeznaczenie dla naszego rodu. Zjednoczyć pod swoją kontrolę 15 prowincji Norlandu jako senior zwasalizowanych królestw lub przywódca sojusz wolnych miast. Ogłoś się nowym imperatorem i rzuć wyzwanie kościelnej inkwizycji, żeby zdobyć kamień wiary i zasiąść na szkarłatnym tronie. No, to jeszcze troszkę nam tej ambicji brakuje. Ale mam tą poranną mszę, a oni idą studiować, czyli nie chcą się modlić. Masz grzeszki. Ale czy wasze relacje? Tak, wasze relacje już są zdecydowanie lepsze. Wy idziecie tutaj budować i mój brat was będzie instruował, co wy macie w tej kopalni zrobić, żeby się ta kopalnia nie zawaliła. I będziemy mieć teraz sporo chmielu i piwo. Fajnie. I pole żyta i młyn. Ten dom chłopski. Nie świat, a wiedza. Na razie to usuniemy. No bo ona i tak nie robi, ona będzie rodzić jeszcze przez 10 godzin, więc bardzo możliwe, że już Kortumra zacznie to opracowywać. Czy już te polecenia zostały wydane? I jeszcze nowe polecenia dajesz, tak? Tak. I może byś wyruszył. Dać, to znaczy dać, wyruszyłbyś tą umowę handlową podpisać, bo ten handel powinien się pojawić tutaj, prawda? Tu są ceny. Właśnie, tu są ceny. Łączna sprzedaż wczoraj. Chłopi, 11. 19 mąki, 10 piwa, 20 bimbru. Jezu, ile oni chleją. Czy wy to zacznie się budować? Tak, chłop już niesie artykuły tutaj. Artykuły. Rzeczy do budowy. I nasz lord będzie miał cię mieszkać. Klurna, krótko, groź, spowiadaj się. Zaraz będziesz miał gdzie mieszkać. No i on powinien u nas tutaj zostać, prawda? I pytanie do was. Wie ktoś, jak to wyłączyć? To tutaj, to z prawej, tu, bo ja nie wiem. I troszkę mnie to irytuje, szczerze mówiąc. Ale dobra. Dom Lorda jest zbudowany. Uzyskano nową wiedzę z księgi Pole Chmielu i Piwo. Ty ile będziesz rodzić jeszcze? 7 godzin. No to słuchaj, wiedza i ten... bo to mój król, Welomir. O, może przetrzymywanie jeńców Welomir się nauczy. Dawaj. Kortumra, ten dom chłopski. O co ci chodzi? Czemu masz? Szuka emocji. Uzależnienie od hazardu. Jesteś uzależniony od hazardu. Okej. Okay. Kumam. Kumam czacze. To jest produkowane. On tu jeszcze wydajesz rozkazy, nie? Tak, wydajesz jeszcze rozkazy. Więc rób to. Przynajmniej nie jesteś bezdomny i coś mu się troszkę poprawiło. Dobra. Zaraz będzie mógł spać. Będzie miał gdzie spać. 140 drewna, żeby ulepszyć jeszcze kopalnię, nie tartak. Dobra. Przekaż im tam te swoje grożenie polochami, co i jak mają robić. A my byśmy może... pole chmielu postawili. Może być, ale 80. Ła. A zaraz będę miał żyto i młyn. I będę mógł mąkę mieć. To ja sobie poczekam na żyto. To chlebo, ten piwo, ten bimber to jeszcze przeżyją jakoś. Ale wolałbym żyto i lepsza żywność.
i wiedza, i poproszę dom chłopski, naucz się. Polia już urodziła? Nie, nie urodziła. Ona jest jeszcze nieruchoma, więc ona nie może studiować. Jeszcze 5 godzin do porodu. I poproszę pole żyta. Tutaj. I mógłbym wyprodukować... Jest, wyprodukować. Jeszcze zbudować młyn. Ale to na spokojnie. To na spokojnie. Czy ty już wydałeś wszystkie im polecenia, czy jeszcze? Tu już... No w sumie to... Nie, Brugiew też. Dobra, to słuchaj. Ja bym chciał... Co tu się dzieje? Panna na wydaniu. Uuu. Oj, tu też panna na wydaniu. Oj, tu też. Czy oni się połączyli jakby? Dobre stosunki. Która ta panna na wydaniu? Kefer. Inteligentna. 34 lata. Zazdrość monogamia. Dowódca, następca. A tutaj ta... Zivka. Troszkę brzmi dziwnie, jak nie będę mówił co. Ale z tych warnów byśmy sobie wzięli chyba. Nedelia. Nauczanie ma duże. Uzależnienie od hazardu... to chyba ona. Uzależnienie od hazardu mnie troszkę odrzuca. Kefera. Tylko, że... Ale w sumie zazdrosna, jak typowa baba. Ma wysoką inteligencję. Zielarz, pole żyta i młyn i mielarza ma. To mamy też technologię za frajer. Ty nie umiesz nic. Ty coś umiesz? Też nie umiesz nic. Kurde. Bierzemy ją? Przekup, spędź w mnie. Tu jest król. Panna na wydaniu. Tak to mój. Brat przestanie być samotny, a pieniążki sobie zarobimy. Spokojnie, damy radę. Ważne, że produkujemy żelazo. I już będziemy mieć pole żyta. I ten dom chłopski, gdzie jest... A, Krutuna śpi, musi się wyspać. Szkoda, że jest 16 i on tu teraz dopiero śpi. Ale pole żyta, no i tak nie będzie funkcjonować, bo nie ma nadzorcy. Nie, Krutuma to może w sumie ogarnąć. Dawaj, będziemy mieć żyto. Przybyli imigranci. Tak, Strazochlaw opuścił prowincję, no bo idzie wziąć ślub. Więc bardzo dobrze. Tu już jest 3 pracowników, będą produkować żyto. Świetnie. No i... Urodziło się! Mamy dziedziusia! Gdzie jest dziedziuś? Urodziłaś, tak? Gdzie jest? Tu jest dziedziuś. Miromyl. Perswazja, inteligencja, mnóstwo energii, zjedzony obfity posiłek, działanie. Trzeba by go nauczyć. Edukację. Może sztuka... Nie no, może najpierw... O, no ten lord niech go uczy. Ekonomii, czy retoryki, maniery perswazji. A, bo to zależy wszystko od inteligencji. I nic innego. Nauczanie ogólne... Dobra, najpierw retoryki niech się trochę pouczy. Potem mu na coś innego zmienimy. A wy... A, przez ścianę gadacie. Okej. Okay. Małe dziecko. Takie... Dość sprawy to dziecko już. Czemu ty... A, tobie nastrój się też... A tobie czymś popsuł nastrój? Umiarkowane zmęczenie, lekki głód. Szuka emocji i lekka samotność. Okej. Okay. No to niedobrze, że on jest... idź zjedz najpierw, kolego. Trochę jak Simsy. Przybyła święta krawanna. Rodzi się Miromyl. Dobrze, świetnie. Ale niech on sobie zje najpierw. Ty, o, tu przed chwilą poród był, a on już ją ładuje. Ty, co jest? Kościu, zaraz będziemy mieć ten. Drugie. Z kitu. Dobra, wracamy do wiochy. Idziesz zjeść. Pytanie tylko w sumie... A, ja nie mam dobrego handlarza już. To raczej mi nie jest potrzebne, szczerze, nie? Ja i tak księgi dopiero studiuję. Zaraz będzie kolejny dzień. Pytanie, czy on u nas zostanie. Fajnie by był. Fajnie jakby został.
Jakaś tutaj się modlą. Velomil nie może się przemieszczać. Gdzie jest Velomil? Velomil! Nie, Velomil się nie może przemieszczać. A tu. Zachlopałe! Tak. Odurzenie, wyczerpanie. Jak on gówno robi? To by się poprawiło. Idź się jeszcze napij. Gościu. Handlować chyba raczej nie chcemy. To żyto będzie funkcjonować. Ale chociaż to święte pieśnienie byłoby spoko kupić, nie? 14 bimbru piwo jeszcze mamy. Mąka też jeszcze jest. Coś tam goldziksy zarabiamy. Raport gospodarczy. Stan złota. No, kupiliśmy pannę młodą, że tak powiem, więc dlatego jest. Wygląda to tak, jak wygląda. I tu powinien być mój brachol. Prawda? Tak, jest mój brachol. Już tam przekabaca babuszkę. Pora na małżeństwo. Właśnie to ogarniamy, stary. Właśnie to ogarniamy, widziałeś? Modlitwa. Panna na wydaniu. Velomir. Ból rodzonki z bliskością jest ogromny, lecz koni go radość z tego mariażu. Z pewnością nasze królestwa będą teraz żyć ze sobą w harmonii. Niżej i samodzielnie podpisany król Volomil. Stosunki między królem panny młodej i twoim królem poprawiają się o 25. Świetnie. Super. Dobra, no to teraz co? Wracajcie. Nie mam chaty. Nie ma gdzie spać. Dom Lorda. Kolejny Dom Lorda. Tu kto śpi? Velomir. Dobra, tutaj. No to jej damy tak gdzieś. Albo kobiety obok siebie. Kobiety obok siebie, tak. Kobiety obok siebie. Dobra. I tutaj jest tak naprawdę dwóch obcych. Tu są bracia, a tu będą żony tych braci, więc spoko. Studiuję przytrzymywanie jeńców. Dobra. Miromyl nie uczy się. Czemu? Czy on musi mieć swój dom? Czy ja mu muszę zbudować? Nie, on nie jest w sumie bezdomny, ale chyba będę musiał mu. Chyba będę musiał mu też wybudować dom. Bo jakby on chyba trochę jest aktualnie bezdomny? Czemu ty w ogóle nie śpisz, gówniarzu, jeszcze? Jest czwarta w nocy. A potem nie będziesz się uczył? Tylko będziesz spał. Alibe już wstał. Kefer wraca do prowincji, Strachoza wraca do prowincji. Lord nie ma mieszkania, tak wiem. O, jesteś ranna. Nie masz domu i masz grzechy. Okej. Ale już jesteś szczęśliwy, bracie? Wstydź za grzechy. Już nie będziesz samotny. Dom postawimy w dniu następnym. Miromyl śpi tu. Pytanie, czy ja nie będę musiał. Właśnie zbudować mu też chałupy. Tak mi się coś wydaje. Kefra docenia Strazosław. Dobrze. Też proszę, miejcie dzieci. Doceniłbym to. Pytanie, czy on tu u nas zostanie. To jest. Panie by był. O, mamy mszę i hands up, hands up. Gdzie są hands upy? Miromyl. Polia doznaje inspiracji. Wszystkie umiejętności są wyższe o 5. To całkiem nieźle. Kurde, ten tartak troszkę jest lipa. Trzeba by się go ulepszyć, ale trzeba najpierw zbudować Dom Lorda. Albo postawić gdzieś drugi, gdzieś z tej strony, gdzieś tu może. I może nawet drugi. I może nawet drugi ten składzik. To byłoby dobre. Co wy robicie? Czekacie na coś, tak? Dobra. To w takim razie ty. Naucz się. Kefer. I. A nie mam. Nie, mam trochę papieru, ale przepisywanie się raczej nie opłaca. Dobra. Polia będzie odpoczywać. Na razie. A my chyba zbudujemy drugi tartak. No, Lord będzie miał zaraz mieszkanie. Nie dygaj, nie dygaj, nie bój się. Chyba, że Strazosława. Przybycie hordy przeklętych.
Zwiadowcy Inkwizycji wrócili ze straszliwymi wieściami. W lasach północnego zachodu utworzyła się tzw. Horda Przeklętych, czyli sojusz dzikich plemion pod rządami sekty herezji Martwego Boga. Ta skrajnie agresywna i potężna siła zamierza zniszczyć nowe królestwa Norlandu. Kochający ród nawołuje wszystkie szlacheckie rodziny do zażegnania dawnych konfliktów i zjednoczenia się wobec nowego zagrożenia. Król, który obróci wpół stolicy Hordy Przeklętych, czyni tzw. Dom Martwego Boga, zdobędzie wdzięczność całego świata, a jego imię zostanie zapamiętane na wieczność. Zwiadowcy zdołali określić dokładną lokalizację tego miasta. Podsumowanie ze świata. Handel, gniew, nos, trunt, pożyczka, sprzedaż jeńców, leśni bandyci. Okej. Okay. Oferta handlowa. Dwóch jeńców. Pożyczkę mi oferuje. Nie, dziękuję. Sprzedaż jeńców też. A, to jest tu, nie? Przybycie hordy. Dobra, no to raczej za dobrze nie jest. Kona już przybyła. A my za bardzo. Czy to jest kopalnia nasza? Czy tu się zmienia jakby na mapie świata? Danina za 2 dni. 34 mam. A to mi dawało. Drewno. Okej, okay, no to kiepsko w sumie szczerze. Drewno. Dobra. Produkujemy żyto. I ten tartak. Ale jak z tym domem? Dawaj ten dom chłopski, żeby nie stawiać już baraków, tylko postawić dom. Chociaż stricte ja mam jeszcze sporo miejsca, ale żeby zacząć stawiać domy. I ten Strazoslav, słuchaj. Czy może nie pożyczka, ale handel? A, tylko mąkę żyto. Handel. Jest tam. Nie, czemu nie mogę? Czekaj. Nie lubi cię wystarczająco. Okej. Okay. A tu mogę czym handlować? Zioła, ale to. A tu handel. Sprzedaję drewno, kupuję piwo. Kupuję mąkę, sprzedaję żyto. Kurczaczki. Kurczaczki, nic z handlu. Nic z handlu. Warsztat, a ja nie odblokowałem jeszcze właśnie tu pole chmielu, tylko. Dobra. Najpierw budujemy tartak drugi. Zbudujemy tartak i zbudujemy ten tartak gdzieś tu. Bo jest lipa. I mamy bezrobotnych. O, mamy religijnych fanatyków. A z tego co wiem, to religijnych fanatyków nie da się wcielić do armii. No. Król musiałby być święty. No to delikatny problem, no nie? Dobra, będziemy mieć tartak. I. Statystyki dnia. Spodziewani migranci 1. No dobra. Zbudujcie ten tartak. I chyba go od razu ulepszymy. Ulepsz. Mianuj zarządcę. Może Polia niech się tym zajmie. A jak moje dziecko? Ty się nie uczysz chyba, nie? Ekonom cię nauczy. Kefer. Kefer będziecie edukować. Tak chyba co chwilę trzeba robić. I powinniśmy teraz więcej drewna produkować. Zdecydowanie więcej drewna. Może by tu na trzeci level trzeba żelaza. Tego żelaza mam tak średnio na jeży, szczerze mówiąc. Ale dobra, tu już będziecie poinstruowani. Walomir awansuje na piąty poziom inteligencji. Ej, świetnie. Ładnie mu to idzie. Piąteczka. Ładnie, dobrze, że studiuje te księgi. Ty w sumie nic nie robisz. Co ty byś mógł robić? Przekaż koronę, pozwól nagródź biskup. Wyspowiadaj się. Rozwiedź się. Nie. Edukuj. Retoryka. Czy cię mogę edukować? Dawaj. Nauczajmy cię.
Uprawiaj seks. Idź. Kolejne dziecko. Pytanie, czy... Albo będzie sam to rodził. Albo nie wiem. Ja mam dalej piwo, mam dalej mąkę. Ja zaraz mąkę zacznę produkować też. Więc to jest spoko. Ulepszony tartak drugiego levela. Dalej nie będziemy tego robić. Tu za 140 drewna. No, trochę lipa z tym drewnem już. Mało tego drewna mam. Ale ten dom chłopski. Czy ty... Bo ja mu kazałem seks uprawiać ogólnie. Ale... A, Polipolia go z... Miromil awansuje na nowy poziom zarządzania. Świetnie. Perswazja, maniery, zarządzanie. Dobrze, dobrze, dobrze. Na nowy poziom handel 2. Świetnie. A czy ty się dalej uczysz? Ty się dalej uczysz. Świetnie. Cudownie. Oni są zainspirowani. Odbywałem rozmowę. No mógłbym teoretycznie... Aliby podzieje się Velomil. O, on się nie może przemieszczać. Nachwałeś się. Wiesz ty, miałeś mi dom chłopski opracować szybciej. Kefera zdąży warsztat opracować, on dom chłopskiego nie pracuje. Czy ty się nie uczysz znowu? Nie uczysz się. Kefera edukuje cię, tylko ona na razie sama się edukuje. Co ty niesiesz? Wyposażenie 44 złota. Początek ceremonii, ślub. Nasz brat będzie brał ślub. Tylko żeby przyszedł sam chociaż. Czy nie jest zły? Polny rol czeka na zatrudnienie. O, handlarz jest. Święta karawana Iwanka. Nie, chcecie. Początek ceremonii, tak, tak, tak. Dobra. Czy ty jesteś niezadowolony z tej ceremonii? Nie, wszystko jest git. Dobra. Idźcie się. Drzęcie się. I te ręce, i jak się wyjadę, to jest dobre. Ale mało ludzi przyszło na ten ślub. A, wszyscy w karczmie siedzą, chleją, bawią się. Liczba fanatyków w mieście. Za mało. Jeńcy, wojownicy, przestępczość. Nie mam przestępców. No i nic na razie nie... Nie, Kortum studiuje ten don chłopski. Dobra, dobra. Ale dawaj na razie na full. A, ta karawana, ty, słuchaj. Handel. Strazoslav. Dawaj do niego, idź. Zobaczymy, co z tego handlu, co on ma ciekawego. I co ja bym mógł sprzedać. Teoretycznie te księgi niektóre. O, ty co masz? To jest szafot, to tak średnio obróbka mięsa. Ale ja nie produkuję w ogóle mięsa. 25 punktów umiejętności dowodzenia, ok. Laboratorium alchemiczne. Tylko troszkę... drogie są te. Wycinka drzew zapewnia w prowincji dwa razy więcej drewna. No byłoby przydatne, ale ja naprawdę mam niewiele pieniędzy, więc na razie się wstrzymamy. I ten dom chłopski następnego dnia już będzie budowany, więc gdzieś tutaj zaczniemy budować. Raport gospodarczy, stan złota plus 10. No okej. Okay. Zasoby zainwestowane w gospodarkę 170, sprzedane towary 170, wyprodukowane dobra, wypłacone wynagrodzenie. Dobra, produkujemy więcej niż im płacimy, więc o to właśnie chodzi. Oprócz dopuszcza się zdrady z osobą gminy. Co? 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 Cześć, co? I to w dot po... Co? Co on pierdolił? Jeszcze brat tu wejdzie zaraz. Ty! Jego żona tu siedzi! Nie, to nie ta jego żona. Gdzie jest ta jego żona? A ona się... O lol. Ty módl się, żeby ona tu nie przyszła. Bo... A tak, żerw... Wilka. Gdzie jest żerwil? Nie! Pod broń! Pod broń! Wojownicy! Armia! Armia! Strazoslav! Zostaw ją! Wojownicy! Co jest?
Wojownicy. Czekaj, jak to? Utwórz. Szybko! 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 Lać go! On go pięściami zaraz... Lać go! Uzyskane prognozę... Narzędzia będą kosztować więcej. Gdzie są te żerwilki jeszcze? Tu są te żerwilki. O, tu jest kopalnia. Ty, jeszcze jedna. Dobra. Pełno kamienia. Góry. Tu są żerwilki też. Straciłem jednego chłopa. Straciłem jednego chłopa. Niestety. Straciłem jednego chłopa. Poddaj się, rozwiąż. No, wracać do spania. Czekaj, co oni z tym słowem? Spalą ich po prostu na tym stosie. Co jest? Co będzie z nim? Maniery na poziom czwarty. Trzeba będzie z tym Kortumrą pogadać, żeby on tu został u nas. Czy ty się uczysz dalej? Ty się uczysz dalej. Jak wyglądają twoje... Tęsknota za rodzicami. Okej, przecież pisz... A ty, gagatku... A, i to nie jest grzech. Iwanka, ja ciebie, Iwanka, nie chcę. Kafera, przecież ty masz gdzie mieszkać. Idź tam, mieszkaj. Prawie jest opracowała ten dom chłopski. Całkiem nieźle. O, mam mięso trochę. Brokwi na paszy, sprzedawane na rynku. Można uzyskać zabitych żerwilków. Okej. Karawana ucieka. O, żerwilki, uważaj. Czy zjedzą. Oglądamy maksymalnie. Ale mi się wydaje, że to było na tyle w dzisiaj, w tym drugim odcineczku, czyli tak. Strazoslav ma żonę Kefer. Mamy wolnego lorda Kortumra. Mamy też drugi tartak, pole żyta. Zaraz będziemy dom chłopski budować, może jakiś jeńców weźmiemy, będziemy mieć też zaraz warsztat. Mamy też kopalnię, którą też pewnie sobie zlevelujemy. No i cóż, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz, follow na Twitchu i na razie.